Mówi się, że żeby zyskać trwały sukces, to trzeba się w życiu napracować. Mówi się o takiej zasadzie 10 tysięcy godzin, że żeby być w czymś dobrym, to trzeba tyle czasu nad tym spędzić. Ona przeczy tym wszystkim teoriom, pokazuje, że można zrobić karierę z nienacka, z zaskoczenia dla niej samej. Bo tak trochę było w przypadku Julki Banaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobno nie chciałaś być modelką, nie myślałaś o tym nigdy. To nigdy nie był mój plan na życie i jakby do tej pory jestem zaskoczona, że cokolwiek się udało i że pracuję do tej pory. Kto cię, Julka, odkrył? Jak to było? To było w mojej szkole w Częstochowie. Szłaś sobie korytarzem? Tak. I znajomy mojej siostry, który był skautem w mojej obecnej agencji matce, powiedział do mnie, czy może przypadkiem nie chciałabym zostać modelką. Miałam wtedy 17 lat. Myślałam, no dlaczego nie w sumie? Możemy spróbować wszystkiego w życiu, prawda? No ale od razu po tym zaczęłaś pracować dla wielkich nazwisk, bo wkrótce po tym byciu odkrytą, co się pojawiło? Gucci, zdaje się, prawda? Tak, tak. To był duży dla przypadku, że potrzebowali właśnie nowych twarzy, nowej kampanii. Ja poleciałam do Londynu. Pamiętam, była jakaś moja druga wyprawa do Londynu. Byłam przerażona, język. Sama poleciałam. Język w ogóle to nie była moja proszka. No ale udało się. Myślę, że dużo się można, najwięcej można zobaczyć uśmiechem. A bardzo dużo się wtedy uśmiechałam, pamiętam o tym castingu. Nie miałam szpilek, pożyczyłam szpilki od stylistki. I jakoś się udało, tak. Jak przyjechałaś spotkać się w sprawach tych swoich pierwszych modelingu do Warszawy, to była twoja pierwsza samodzielna podróż do Warszawy, tak? Tak, tak, tak. To była moja pierwsza samodzielna podróż. Czyli w ogóle wszystko było pierwszy raz. Gucci pierwszy raz, Warszawa pierwszy raz, wszystko, że tak zaczyna. A jak pierwszy raz zobaczyłaś swoje zdjęcia wydrukowane w luksusowym międzynarodowym magazynie, to było chyba interview z tego, co kojarzę, tak? Tak, to było interview. To co sobie pomyślałaś? O Boże, to ja, czy to ktoś obcy, nie poznaje siebie? W ogóle nie byłam do siebie podobna na tych zdjęciach. Jak pierwszy raz to kupiłam, przywiozłam je i babcia stwierdziła, że nie, to chyba nie jesteś do końca ty. Ale tak, to myślę, że to było niesamowite uczucie. Zobaczyć siebie w gazecie pierwszy raz, to było coś. Ze swojej pewnej drobnej wady, czyli diastemy, uczyniłaś taki znak rozpoznawczy. Bardzo charakterystyczny. Tak, bardzo charakterystyczny. Zawsze mówiłaś, że ta śmieszna przerwa między nami była twoim kompleksem, nosiłaś aparat, a teraz się okazuje, że to gra i na zdjęciach widać, jesteś bardzo charakterystyczna. Ludzie często mówią, o, to ta dziewczyna, która ma tę przerwę. Czy kiedykolwiek ktoś powiedział, że powinnaś coś z nimi zrobić i zmienić swój wizerunek? Tak, bo jednak byłam młodsza, to bardzo mi to przeszkadzało, to był taki mój mały kompleks, że jednak nie do końca mi się to podobało, chciałam mieć te zęby połączone razem, nosiłam ten aparat, ale tak stwierdziłam w sumie, to jest taka moja uroda i nie będę z tym w ogóle walczyć, no bo nie ma sensu walczyć z samym sobą. I poczułam się z tym dobrze, a potem teraz mi to zaczęło mówić, że jednak mimo wszystko to jest jakaś taka cecha rozpoznawcza, coś, co mnie wyróżnia w jakiś sposób od innych osób. Tak zostało. Tak samo mówi się o twoim wyglądzie, o twojej figurze, że jesteś taką modelką a la lata 90. Co to znaczy, jak to interpretować? To oznacza, przynajmniej według mnie, ja tak próbuję sobie to tłumaczyć, zawsze kiedy jestem zatrudniana, myślę sobie, przynajmniej staram się tak sobie mówić, że jestem zatrudniona przez to, jaka jestem, i nie zamierzam się zmieniać tego świata aż tak bardzo, nie zamierzam stosować restrykcyjnych diet, zamierzam dalej ćwiczyć. Ja, no, chodzi o to, że mam mięśnie i byłam bardzo długo siatkarką i jakoś tam sport zawsze był w moim życiu. Czyli twoje ciało jest kobiece, nie jest to wieszak na ubrania, tylko to jest po prostu figura dziewczyny, a nie androgenicznego tworu. Staram się też walczyć z tym tak powoli. Uważam, że 14-latki, które zaczynają swoją karierę w tak młodym wieku, to jest stanowczo zbyt wcześnie. Wtedy właśnie ta figura jest figurą małej dziewczynki, to nie jest figura kobiety. Mam teraz 20 lat i wydaje mi się, że tak powinny wyglądać modelki na wybiegach. Może nie do końca jestem idealnym przykładem tego, wiadomo, nie mogę do końca tak powiedzieć, ale staram się powiedzieć wszystkim, że jesteście wspaniałe, jakie jesteście i nie róbcie nic ponad to, co właśnie w tym momencie robicie. Bo to wcale nie jest gwarancja kariery, prawda? Jak widać. Powiedz, jak łączysz pracę modelki w różnych domach mody, na różnych pokazach, wyjazdach nieustannych ze studiowaniem? Studiuję online. Taki mały trik polecam każdemu. To są takie studia zaoczne, które większość wykładów jest właśnie online i studiuję teraz filologię polską. Z czego się cieszę bardzo. Czyli siedzisz sobie na zapleczu jakiegoś wielkiego show, jakiegoś pokazu mody. Słuchasz wykładu na i patrzysz w telefon, słuchając, jak profesor mówi o Mickiewiczu. Tak, dokładnie tak to wygląda. Mieszkasz na co dzień gdzie? W Nowym Jorku? Tak, w Nowym Jorku. Powiedziałam, że dokładnie rok temu. Rok temu w marcu. I jak to miasto odnajdujesz? Bo są tacy, którzy się w nim natychmiast zakochują i stwierdzają, o, to jest moje miejsce na ziemi, tu jest wszystko. A są tacy, którzy mówią, o co chodzi z tym Nowym Jorkiem? Brudno, smrodliwie, wszędzie wszyscy się spieszą, nikt na kogo nie zwraca uwagi.
i każdy na siebie wpada, mnóstwo agresji. Jest to trochę prawdy mimo wszystko, ale Nowy Jork zawsze był takim moim marzeniem. Gdzieś miałam zawsze z tyłu głowy, pamiętam, miałam 10 lat, oglądałam w śniadaniu Tiffany'ego pierwszy raz i zobaczyłam Nowy Jork i stwierdziłam, to będzie kiedyś moje miejsce. I pamiętam, że mówiłam to mojej mamie wtedy. I tak mi zostało. Jak poleciałam pierwszy raz, to już zostałam tam na cały rok tak naprawdę. I jest niesamowite to miasto ze swoimi możliwościami, ile tam można zrobić, ile tam można zmienić i jak bardzo się można rozwijać cały czas. I tam masz koty? Inspiracje. Nie mam tam kotów, nie. Niestety. Ale moja współlokatorka ma koty, z którą mieszkam, więc jest przyjemnie mimo wszystko ma zwierzęta. Ognista fryzura do nowej kampanii. To nie jest twoje naturalne. To nie są twoje ombre, czy jak to jest delikatny odrost, niestety. Także będzie jeszcze szaleństwo rudej Julki, które chcemy zobaczyć. Gratulujemy ci kariery, życzymy ci powodzenia i samych wspaniałych planów, które są przed tobą. W szkole. O, tak. Staram się, jak spotkasz w Nowym Jorku Juliana Casablancasa z The Strokes, to weź ode mnie autograf. Znaczy, dobrze. Dla mnie, nie ode mnie. Będę pamiętać. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za bardzo, spotkanie. Bardzo miło. A my biegniemy do przeglądu prasy. Czeka na Państwa już Jan Wróbel.